Cześć, z tej strony Łukasz Kaczmarek, witam Was na kanale Murawa TV. Pamiętajcie o tym, żeby po obejrzeniu filmiku zasubskrybować mój kanał, a teraz zapraszam Was na kolejny filmik, w którym przedstawię Wam sylwetkę Benjamina Woodburna. Zapraszam. Pierwszy raz zrobiło się o nim głośno, kiedy pobił rekord Michaela Owena i w wieku 17 lat i 45 dni został najmłodszym strzelcem w historii Liverpoolu. Ben Woodburn, bo o nim mowa, od tamtej pory jest na ustach wszystkich i nikt nie ma wątpliwości, że to młody Walijczyk jest przyszłością klubu z Anfield. Benjamin przyszedł na świat 15 października 1999 roku w Chester w Anglii, w walijskiej rodzinie. Latem 2007 roku, kiedy trenował jeszcze krykiet na polach Flacca w pobliskim Tattenhall, został dostrzeżony przez skautów wielkiego Liverpoolu. Pamiętajmy, że wówczas w Europie żadna inna angielska drużyna nie radziła sobie tak dobrze jak zawodnicy z Merseyside. Dwa finały Ligi Mistrzów w ciągu 3 lat, obydwa z Milanem, jeden w 2005 roku wygrany po szalonym meczu i rzutach karnych. Młody Ben nie mógł trafić lepiej. Przeniósł się do oficjalnej szkoły Liverpoolu, do Rainhill High School, ale Woodburnowie nie zgodzili się na przeprowadzkę syna. Woleli, żeby dojeżdżał do szkoły wychowując się dalej pod ich pełną opieką. Uważali, że dorastanie w rodzinnych stronach, w spokoju i bliskości rodziców lepiej wpłynie na rozwój chłopaka. Co ciekawe, klub zgadza się na takie rozwiązanie, zatrudniając prywatnego kierowcę dla młodego zawodnika, który wozi go na zajęcia i potem z powrotem do domu. Tak wielkie udogodnienia dla niespełna 8-latka? Musieli przeczuwać na Anfield, że warto inwestować w ten talent. Pomyślnie przechodził kolejne szczeble kariery. W wieku 15 lat dołączył do drużyny U18, gdzie od razu zaczął zdobywać bramki i asystować. Niczym nie ustępował starszym kolegom, ze swobodą rozprowadzał akcje na skrzydłach albo odważnie atakował pole karne przeciwników. Okazało się, że oprócz niewątpliwie wielkiego talentu piłkarskiego, Ben ma również porządek w głowie. Zawsze spokojny, skupiony na pracy i edukacji, żeby móc spokojnie uczestniczyć w treningach, pozdawał większość egzaminów w szkole z rocznym wyprzedzeniem. Taka postawa imponowała kolejnym szkoleniowcom Woodburna i sprawiła, że debiut w pierwszym zespole zbliżał się coraz większymi krokami. Jurgen Klopp znany jest z tego, że lubi dawać szansę młodym zawodnikom, a skoro doniesiono mu, czy sam zauważył, że ma niezłego chłopaka na zapleczu w młodzieżówce, to czemu by nie zaryzykować? Wykorzystał czas po Euro 2016, kiedy większość podstawowych graczy odpoczywała po turnieju, na przetestowanie w przedsezonowych potyczkach właśnie m.in. Woodburna. Młody Walijczyk w seniorskiej drużynie nieoficjalnie zadebiutował 8 lipca 2016 roku w wygranym przez The Reds sparingu z Tranmere Rovers. W kolejnym spotkaniu rozegranym 13 lipca przeciwko Fleetwood Town zmienił po przerwie Arnolda i chwilę później w 52 minucie strzelił gola na 2-0. W ostatniej minucie starcia dołożył jeszcze jedną asystę przy trafieniu Roberto Firmino. Po występach towarzyskich w listopadzie tego roku został oficjalnie powołany na mecz seniorskiej drużyny Liverpool FC. Pierwszą okazję otrzymał w ligowym starciu z Sunderlandem 26 listopada, ale był to raczej symboliczny epizod, bowiem Woodburn pojawił się na murawie dopiero w 90 minucie, zmieniając Wijnalduma. 3 dni później dostał od Kloppa trochę więcej czasu. W meczu rozgrywanym w ramach Pucharu Ligi Angielskiej przeciwko Leeds United Walijczyk wszedł na boisko w 67 minucie, a niecały kwadrans później zdobył swojego debiutanckiego gola w oficjalnym spotkaniu w koszulce Liverpoolu. No i tym samym pobił wspomniany już rekord Owena, stając się najmłodszym strzelcem The Reds w historii. Zaczęło się robić głośno o młodym talencie z Anfield. Podpisał długoterminowy kontrakt seniorski z klubem. Postawa młodego napastnika zwróciła również uwagę selekcjonera Walii Chrisa Colemana. Benjamin miał możliwość wyboru, czy chce grać dla reprezentacji Anglii czy Walii. Smok w tym wypadku pokonał 3 lwy i od najmłodszych już lat Woodburn przyjmował powołania od Walii. Grał na wszystkich szczeblach młodzieżowych, będąc nawet kapitanem drużyny U18. W końcu w marcu 2017 roku otrzymał powołanie do kadry A na mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w Rosji przeciwko Irlandii. Na debiut musiał jednak poczekać do jesieni. 2 września w Cardiff Walia rozgrywała spotkanie z Austrią.
Ważne, bowiem od jego wyniku zależało, czy Smoki będą się jeszcze liczyły w walce o awans. Długo utrzymywał się bezbramkowy remis, w końcu w 69 minucie na placu pojawia się 17-latek w miejsce Lawrence'a. 4 minuty później Woodburn idealnie skleja prawą stopą wybitą przed pole karne przez austriackich obrońców futbolówkę i tą samą nogą, bez zastanowienia, strzałem przy słupku pokonuje bezradnego Lindnera. Stadion szaleje, wybucha euforia, bo wszyscy zdają sobie sprawę, że mają przed sobą wielki diament, który może dorównać Ramsayowi czy Bale'owi, a nawet gotów jest ich przewyższyć. Trafienie okazało się jedynym w meczu i dzięki niemu Walia dopisała na swoje konto 3 punkty, a Ben Woodburn w swoim kolejnym debiucie strzela nieprzeciętnej urody gola, stając się na dodatek drugim w historii po Bale'u właśnie, najmłodszym strzelcem w reprezentacji Walii. Jeśli wszystko będzie szło tak jak do tej pory, to trzeba będzie zrobić miejsce w szeregu cudownych dzieci współczesnego futbolu dla Walijczyka. Zdaje się, że ma wszystko, by być wyjątkowym. Grunt, żeby los lub on sam tego nie zepsuł. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Przypominam wam, żebyście zasubskrybowali mój kanał. Dajcie łapkę w górę, a w komentarzach napiszcie, czy chcielibyście więcej odcinków o młodych talentach we współczesnej piłce nożnej? Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!